Dobry wieczór. Z tej strony Piotr Czaban, kanał Czaban Robi Raban, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Dzisiaj wydanie specjalne naszego programu, programu na żywo, w którym opowiemy o tym, co się dzisiaj wydarzyło w Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej, a dokładnie o odnalezieniu przez patrol Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego ciała 28-letniej Etiopki. Kolejnej ofiary kryzysu, zbrodni na pograniczu polsko-białoruskim. Moimi gośćmi dzisiaj będą Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, z którą spędziłem dzisiaj większość dnia właśnie na patrolowaniu Puszczy Białowieskiej i na odnalezieniu tych zwłok. Później pojawi się Małgorzata Rycharska z Hope and Humanity. Małgorzata była tą osobą, która miała jako pierwsza informację na temat możliwej śmierci Etiopki. Też o tych wszystkich szczegółach dzisiaj będziemy rozmawiali. Spotkamy się także z Rafałem Kowalczykiem, z profesorem Rafałem Kowalczykiem, dyrektorem Instytutu Ssaków i Biologii w Białowieży, z człowiekiem, który gdy jeszcze trwała strefa, gdy trwał stan wyjątkowy, odnalazł również w Puszczy Białowieskiej zwłoki Jemeńczyka Ahmeda al-Szałafiego. Później z kolei połączymy się z Mirosławem Miniszewskim, doktorem filozofii, członkiem Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. A teraz chciałem wam pokazać krótką relację z tego, co się dzisiaj wydarzyło, z poszukiwań, niestety zakończonych odnalezieniem ciała młodej dziewczyny. Słyszymy się, tak? Widzimy się. Halo? Kasiu, wy jesteście gdzie? To jesteśmy w pobliżu Pineskiej, ale już trochę bliżej w stronę drogi, a ty? Aha, to chyba was tam gdzieś widziałam, bo jesteście powyżej mnie. Kasia, spotkamy się przy aucie. Przy aucie się spotkamy, dobra? Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Dzisiaj szukamy dziewczyny, która pochodzi z Etiopii. Zaginęła 4 lutego. Zgłosiliśmy jej zaginięcie na policję w Hajnówce. Tutaj przed momentem, dokładnie na tym pinie, gdzie miała być 4 lutego Etiopka, byliśmy razem z policjantami. My jeszcze tutaj będziemy dalej szukali, nie znaleźliśmy nikogo, ale ustaliliśmy też, jak wyglądał ten moment, kiedy dwóch towarzyszy, bo Etiopka była w 4-osobowej grupie, dwóch towarzyszy wyszło i poprosiło o pomoc w miejscowym leczarni. Tam napotkali ochroniarza, ochroniarz zadzwonił na policję, przyjechała policja, nakarmiła, była miła, ale też poinformowała Straż Graniczną. Po jakimś czasie okazało się, że tych dwóch chłopaków, którzy prosili o pomoc dla pozostawionych w lesie dziewczyny i chłopaka, wylądowali oni na Białorusi. Ta dwójka pozostawiona w lesie była zaginiona, nikt do nich nie poszedł. Po kolejnych tam dniach, kiedy ten chłopak też z tego lasu odnalazł się na Białorusi, ten trzeci, a po dziewczynie nie ma śladu. Szukamy dalej? Tak, szukamy dalej. Jezu! Dzwoń. O Jezu, czekaj. Nie ma. Iść tam biegnąć? Biegnij. O Jezu. O Jezu. Kasi na zgłoszenie się operatora. Operator 22, w czym mogę pomóc? Proszę szybko powiadomić komendę policji w Hajnówce dyżurnego, żeby zawrócił patrol, który był z nami na poszukiwaniach zmarłej. Znaleźliśmy ciało zmarłej dziewczyny z Etiopii. Proszę, niech się policja z nami skontaktuje niedaleko tego miejsca, gdzie patrol nas zostawił. Szybko. Witam, z tej strony Piotr Czaban. Tutaj już chyba do nas jedzie ten patrol, z którym byliśmy. Znaleźliśmy ciało Etiopki poszukiwanej.
Teraz wyjechaliśmy razem z państwa patrolem na poszukiwania zaginionej Etiopki. Policja wsiadła do samochodu, bo nie znaleźliśmy w tym momencie. Oni odjechali, ale my znaleźliśmy w tym momencie ciało tej dziewczyny. Proszę powiadomić patrol. Chyba koleżanka wybiegła, żeby ich dogonić. Być może dogoniła. Ale proszę powiadomić, że jest ciało, żeby wrócili na to miejsce. Dobrze? Tak, ciało dziewczyny, tej Etiopki, której poszukiwaliśmy. Tutaj! Ona. Kasiu, ona. Ale tym policjantom i strażnikom, którzy zaniedbali to, to po prostu jest, Kasiu, z twarzy widać. Z twarzy. Jezu, Jezu, Jezu. Czerwony sweter. Mam nadzieję, że jeszcze nie odjechali i okazało się, że rzeczywiście jeszcze są w pobliżu. Policja, pani przyszli na miejsce, rozpoczęli czynności. Zostało wezwani śledczy, technicy, którzy zabezpieczali ślady i fotografowali to miejsce. Przyjechał pan prokurator. Przyjechał zespół ratowniczy karetką, żeby stwierdzić zgon. I przyznam się, że jest to trudna sytuacja, bo prawdopodobnie tej śmierci można było uniknąć. Jest mi strasznie przykro, że młoda dziewczyna straciła tutaj życie. I wewnętrznie po prostu jest to bardzo niesprawiedliwe, że ktoś musiał umrzeć w zimę w ciemnym lesie bez pomocy, nie mógł, nawet miał prośbę o pomoc, nie udało się jej uratować. Nikogo nie interesowało tak naprawdę. Nie wiem co jeszcze powiedzieć, bo no, mocno, na pewno będziemy to przeżywać. Straszne. Mogłaby żyć, gdyby 4 lutego policja i Straż Graniczna pojechała we wskazane przez towarzyszy zmarłej miejsce, gdzie wtedy jeszcze dziewczyna żyła. Tak to wygląda. Z nami Kasia Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok. Witaj, Kasiu. Cześć, Piotrze. Ciężko mówić o tym, ciężko dobrać słowa. Ale Kasia jest tą właśnie dzielną dziewczyną, która wczoraj zadecydowała o tym, by ten patrol dzisiaj zrobić, by pojechać do Puszczy Białowieskiej i sprawdzić, czy Etiopka, 28-letnia dziewczyna, my nie zdradzamy jej imienia, jej dokładnych danych ze względu na szacunek do rodziny. Chcemy, żeby rodzina dowiedziała się o śmierci swojej córki, siostry od nie z mediów, nie z naszego przekazu, a od ambasady Etiopii, którą teraz próbujemy wspólnie też z Karoliną Mazurek zaangażować właśnie w cały ten proces potwierdzania tożsamości, połączenia z polską prokuraturą. No a później trzeba będzie zorganizować albo transport ciała do Etiopii, a jeżeli to będzie zbyt drogie wyzwanie, trzeba będzie zorganizować pogrzeb w Polsce. Wiemy, że była chrześcijanką. Kasiu. Tak, przy ciele został znaleziony modlitewnik. Etiopia jest krajem, gdzie większość osób jest chrześcijańskich, tam prawosławnych. W tym modlitewniku, ponieważ podnieśli go technicy policyjni, którzy przybyli, żeby zbadać to ciało,
podnieśli ten modlitewnik i otworzył on się na stronie, która była założona obrazkiem ze świętym, brodatym w czerwonym czy zielonym płaszczu, takim bardzo kolorowym. Także do śmierci po prostu była po prostu przy niej ta książeczka i widać, że to była bardzo ważna rzecz dla niej czy dla tej osoby, która z nią była. To nie był pierwszy patrol twój, Kasiu, podczas którego szukałaś tej dziewczyny. Wcześniej otrzymałaś informację od Małgorzaty Rycharskiej, która za moment też będzie naszym gościem, gościnią. I wspólnie z Elizą Kowalczyk z Białowieży, też z naszego podlaskiego ochotniczego pogotowia humanitarnego, udałyście się na poszukiwania. Ale wtedy wam się nie udało odnaleźć ciała. Tak, to prawda, bo ten teren jest mimo wszystko łatwym terenem. Tam nie ma bagien, co prawda, i teren jest suchy, można się tam poruszać, ale jest bardzo dużo zwalonych świerków, pni, dużo przeszkód, które nie dają pełnej widoczności, gdzie trzeba się przesuwać pomiędzy, pod, nad świerkami. Także mimo, że rozglądałyśmy się w tamtym terenie, tam przeszłyśmy około 10 kilometrów, o ile dobrze pamiętam, po prostu kręcąc się w tym rejonie, nie natrafiłyśmy na ciało. Dopiero udało się tym razem. Nie ma tam też dobrego zasięgu, więc Ale powiedzmy, jak było to blisko samej Hajnówki. Tak, to było bardzo blisko Hajnówki, około kilometra od samego miasta i mimo wszystko jest tam słaby zasięg, mimo wszystko ciężko określić w 100% swoją lokalizację na mapie. To było bardzo blisko ludzi, tam przebiega blisko droga, tam spacerują ludzie z psami, ludzie biegają, kręcą się. Dzisiaj też na spacerze widzieliśmy turystów, tych, którzy chcieli wypocząć na łonie natury. Oni szli obok tego ciała. Ciało leżało od tej drogi leśnej o około, nie wiem, 50-70 metrów. Tak, to prawda. I może gdyby ktoś w pobliżu był w momencie, kiedy ta dziewczyna już się bardzo źle czuła, może gdyby ktoś ich usłyszał, to ona by żyła. Łatwo ją było odnaleźć, zwłaszcza, że jej towarzysze, o czym mówiliśmy tutaj we wcześniejszym tym nagraniu, w relacji z tych poszukiwań, dwaj towarzysze poszli tą drogą, by wezwać pomoc do tej chorej dziewczyny, która, jak wiemy, źle się już czuła, sama nie mogła wędrować. Został przy niej kolejny towarzysz, a dwóch chłopaków poszło prosić o pomoc. 4 lutego, około 2 w nocy. Z tych wstępnych informacji wiedzieliśmy, że mieli dotrzeć do właśnie ochroniarza takiego zakładu, który znajduje się niedaleko sądu, niedaleko cerkwi. Cerkiew była zamknięta, nikt nie otworzył. I my dzisiaj, nasz patrol z Kasią, rozpoczęliśmy od weryfikacji tej informacji. Czyli na początku pojechaliśmy do tego zakładu, by porozmawiać z ochroniarzem, by ustalić te fakty, czy rzeczywiście tak było. I tutaj akurat ja rozmawiałem z ochroniarzem, który wtedy nie pełnił tego dyżuru, ale pomógł skontaktować się z tym człowiekiem, który właśnie jako pierwszy zobaczył tych dwóch chłopaków i mimo, że nie rozmawiał po angielsku ani w żadnym innym obcym języku, to zrozumiał, że ci chłopcy prosili o pomoc do dziewczyny i chłopaka pozostawionych w lesie. Pokazywali na ekranie swojego telefonu komórkowego lokalizację, gdzie to było. Ochroniarz wezwał na miejsce policję. To był patrol złożony z kobiety, z mężczyzny. Oni też usłyszeli te same informacje. Później pojawiła się straż graniczna i w efekcie ci chłopcy wylądowali po stronie białoruskiej, a do tego chłopaka i dziewczyny nikt nie poszedł. Gdyby, Kasiu, służby zareagowały, czy to rzeczywiście byłby wtedy, tego 4 lutego, taki problem w odnalezieniu tej dziewczyny i towarzysza, który przy niej pozostał, jak sądzisz? Myślę, że nie, ponieważ oni
że ciało, które znaleźliśmy, było bardzo blisko drogi, było w zasięgu głosu. Wystarczyło, że te osoby, wystarczyłoby, że służby po prostu przyjechałyby tam, zaczęły wołać. Podejrzewam, że ta dziewczyna była już w takim stanie, że towarzysz przywołałby te służby do nich. Nie jestem w stanie stwierdzić na 100%, co by się stało, ale ta dziewczyna umarła. Myślę, że każdy chciałby żyć i nawet w takiej sytuacji, kiedy liczy się, no wiadomo, co się tutaj dzieje. Wiadomo, że te osoby często trafiają do szpitala, ze szpitala trafiają z powrotem na Białoruś, ale w takiej sytuacji mogłaby żyć, można by było coś zrobić. No. Kasia Wappa pisze, kochani, jak strasznie smutno, tuż przy Hajnówce. Nieopodal domu, w przyścieżce, którą 1000 razy jeździłam rowerem. To jest trauma dla nas wszystkich. Paulina Klimczak, proszę o informację, co można zrobić, czy są znane dane tych 4 funkcjonariuszy z 4 lutego. Otóż po zweryfikowaniu tej historii pojechaliśmy z Kasią pod komendę Policji Powiatowej w Hajnówce i tam złożyłem zawiadomienie w sprawie zaginionej dziewczyny, bo później, tego jeszcze nie mówiliśmy, ale ten chłopak, który był przy niej wtedy w lesie, też znalazł się na Białorusi. On był w takim szoku, że nie pamiętał, w jaki sposób tam dotarł. Co się stało z dziewczyną? On tego nie pamiętał. Te wszystkie dane, te wszystkie informacje na temat zaginionej dziewczyny i na temat tego, jak wyglądało to spotkanie policjantów, Straży Granicznej z tymi dwoma chłopakami, którzy wołali, prosili o pomoc, to przekazaliśmy policji. Ja wyraźnie zaznaczyłem, że żądam ukarania tych funkcjonariuszy, którzy mając wiedzę o lokalizacji dziewczyny i chłopaka pozostawionych w lesie, nie udzielili im pomocy. Bo to, moim też zdaniem, można było zrobić bez żadnego większego wysiłku. Niestety, wszyscy chłopcy, mężczyźni, którzy towarzyszyli dziewczynie, wylądowali po stronie białoruskiej, a jej ciało dzisiaj odnaleźliśmy tutaj. Kasiu, Piotr, wspieram was, przytulam. Katarzyna Lewandowska. No a później pojechaliśmy razem z policjantem i policjantką dzisiaj i z Kasią w kierunku tej lokalizacji, którą mieliśmy właśnie za pośrednictwem Gosi i próbowaliśmy odnaleźć dziewczynę. Na początku nam to się nie udawało. Tak, około godziny krążyliśmy po tym lesie, w pobliżu tego miejsca, w pobliżu tej lokalizacji, którą dostaliśmy. Tak jak powiedziałam, to był trudny teren, także przechodząc nawet parę metrów od jakiejś rzeczy, nie zawsze jesteśmy w stanie zauważyć. Widzieliśmy tam porzucone ubrania, porzucone butelki po wodzie, także każdą tam rzecz sprawdzaliśmy. Było tam dużo opadłych liści, dużo gałęzi, więc zaglądaliśmy w każde z takich miejsc. I po godzinie policja dostała następne wezwanie, wobec czego po prostu powiedzieliśmy, że my jeszcze tutaj zostaniemy, rozejrzymy się, a oni po prostu pojechali dalej prowadzić tam swoje czynności służbowe. No a my tak naprawdę parę minut potem, już idąc w kierunku drogi, znaleźliśmy ciało tej dziewczyny. Marek Męczyński pisze, ale oni sami siebie nie będą skarżyć. Pop chlub, panie Piotrze, osobiście powinniście złożyć w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Panie Marku, to, co dzisiaj zrobiłem, składając zeznania, trafi do prokuratury. Dzisiaj też na miejscu, tak jak wspominała Kasia, był prokurator z Hajnówki i on też został poinformowany o tym, jak wyglądała ta interwencja, jak wyglądało to udzielanie pomocy dziewczynie i jej towarzyszowi, którzy pozostawali 5 minut drogi samochodem od budynku sądu w Hajnówce. Dzisiaj też skontaktowałem się z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, z panem Wojciechem Brzozowskim i tą sprawą też będzie zajmować się właśnie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Posłuchajmy na gorąco, jakiego komentarza w tej sprawie udzielił zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Jesteśmy w Biurze Rzecznika głęboko wstrząśnięci tą historią. Uważamy, że jest to
niepotrzebna śmierć, której można było zapobiec. Jedna z wielu niepotrzebnych śmierci, którym można było zapobiec, ale ten przypadek jest szczególnie bulwersujący i szczególnie szokujący. Za wcześnie na razie, żeby mówić o konkretach, dlatego że dowiedzieliśmy się o tym dopiero dzisiaj, jest niedziela i rozmawiamy o krokach, które będzie należało podjąć, ale zapewniam Państwa, że nie zostawimy tak tej sprawy. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że funkcjonariusze wiedzieli o tym, że tej kobiecie można było udzielić pomocy i mimo tego jej nie udzielili, to kwestia konsekwencji prawnokarnych tego postępowania powinna jak najbardziej stanąć na porządku dziennym. I tym miejmy nadzieję, że zajmie się i Rzecznik Praw Obywatelskich, i prokuratura, i podobnie jak w innym przypadku, bo też identyczna sytuacja była w przypadku Yassina, Syryjczyka, który w 2021 roku w listopadzie zmarł w gminie Czeremcha, został pochowany jako osoba niezidentyfikowana. Gdy dostarczyłem jego dane, też dostarczyłem historię związaną z jego bratem też, który podobnie zostawił chorego jeszcze wówczas Yassina i poszedł prosić o pomoc. W efekcie został wyrzucony na Białoruś, a nigdy do jego chorego brata nie poszedł. Brat został odnaleziony, podobnie jak ta Etiopka, kilka dni później już nieżywy. I wiem, że po moim zgłoszeniu w przypadku właśnie tej śmierci w gminie Czeremcha prokuratura białostocka prowadzi postępowanie przeciwko konkretnym funkcjonariuszom. Także tutaj mam nadzieję, że będzie podobnie też i w tej sprawie. Ci, którzy zlekceważyli, zbagatelizowali sygnał dwóch chłopaków, którzy prosili o pomoc, poniosą tego konsekwencje. Kasiu, jak się trzymasz w ogóle? To jest trudne pytanie, bo jakby no nie jest to normalna sytuacja, że idzie się do lasu i znajduje się ciało dziewczyny. No, na pewno przeżyjemy to dosyć mocno. Na razie staramy się po prostu robić to, co możemy, żeby rzeczywiście zebrać jak najwięcej informacji o tym, co się działo, żeby to zostało w jakiś sposób zapamiętane, rozliczone, bo jednak, no, jeżeli zginęła osoba Polka i wysyła się po nią drony, śmigłowce, żeby ją odnaleźć, a do osoby, do cudzoziemki tego nie robimy, to coś jest bardzo nie w porządku. Tutaj też widzę, że nasi widzowie bardzo martwią się też o nas. W związku z tym, że dzisiaj no, doświadczyliśmy takiej traumy, takiego dramatu, ale tutaj też chcemy Państwa uspokoić, Was wszystkich. W Podlaskim Ochotniczym Pogotowiu Humanitarnym mamy wsparcie psychologiczne. Pozdrawiamy też Tomka Weda, który jako były policjant, mający doświadczenie w tego typu sprawach, bezpośrednio od razu się z nami skontaktował i zaoferował swoją pomoc, bo on też prowadzi terapię, by jakoś zamortyzować to, co nas spotkało i by nie odbiło się to dzisiejsze wydarzenie też na naszej psychice, ale trudno mówić, że to się nie odbije, bo podobne sytuacje mamy tutaj od, to już drugi rok, tak? To trwa. Tak, to prawda. Kasiu, tak, dziękuję Ci. Będziemy korzystać z pomocy psychologicznej, na pewno. No bardzo za nią dziękujemy, bo to w takiej sytuacji naprawdę ma duże znaczenie. Kasiu, dziękuję Ci. Jeszcze raz tylko przypomnę, że Kasia Mazurkiewicz-Bylok, gdy wczoraj mieliśmy takie sprzeczne informacje, bo pojawiła się też taka informacja, że jednak policja i Straż Graniczna odnalazła wtedy 4 lutego wszystkich, że nawet ktoś to widział. I tak się zastanawialiśmy, może bardziej ja, czy warto jechać, skoro jest taka w miarę wiarygodna relacja, ale jeszcze dzięki moim źródłom upewniłem się też jeszcze wczoraj, że funkcjonariusze do późnej nocy 4 lutego, funkcjonariusze w Hajnówce, nie widzieli żadnej dziewczyny. I tutaj już w ogóle nie miałem pytań i po prostu dołączyłem do patrolu i z Kasią wyruszyliśmy w kierunku Hajnówki. Ja bym chciała jeszcze coś powiedzieć, Piotrku, bo przed pogrzebem Ibrahima,
kiedy wracaliśmy z tych pierwszych poszukiwań, poprosiłeś o nagranie krótkiej relacji z tego, co się działo, co robiliśmy. I o ile dobrze pamiętam, to ja w tej relacji mówiłam, że będziemy szukać dalej i zaginionych na granicy polsko-białoruskiej jest ponad 200 osób i chciałam powiedzieć, że nie przestaniemy ich szukać, że po pogrzebie Ibrahima, po pogrzebie Musy widzieliśmy, jak ważne jest dla ich rodzin, żeby wiedzieć, co się z nimi stało. Na pewno nie uda nam się wszystkiego odkryć, ponieważ prawdopodobnie duża część tych ludzi zaginęła po stronie białoruskiej, ale to, co możemy zrobić, to szukać w Polsce, szukać śladów tych osób, które być może tutaj będą i rozwiązywać te sprawy, żeby rodziny chociażby zaznały spokoju. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za to, że co dzisiaj wspólnie udało się zrobić. Niestety nie takiego finału oczekiwaliśmy, ale w tym wielkim nieszczęściu rodzina tej dziewczyny przynajmniej będzie wiedziała, gdzie jest ich córka i będzie mogła ją godnie pochować. Kasiu, dziękuję. Za moment połączymy się z Małgorzatą Rycharską z Hope and Humanity. To Małgosia jako pierwsza zaalarmowała nas o tym, że coś niepokojącego dzieje się w Puszczy Białowieskiej i że trzeba szukać zaginionej Etiopki. Dziękuję, Kasiu. Już teraz powinniśmy się słyszeć. Halo, halo. Z nami już Małgorzata Rycharska z Hope and Humanity. To Gosia właśnie poinformowała nas, tutaj aktywistów na pograniczu polsko-białoruskim, o tym, że trzeba szukać dziewczyny z Etiopii. Gosiu, powiedz to, co możesz. Jak się dowiedziałaś o tym, że coś niepokojącego dzieje się w tej Puszczy Białowieskiej, akurat w tym przypadku, i mogło dojść do dramatu? Jako Hope pomagamy ludziom na Białorusi po pushbackach i z tego tytułu mamy kontakt z bardzo wieloma osobami, które są na Białorusi. I w ten sposób dowiedzieliśmy się o tej grupie od kuzynki. Tak naprawdę tej dziewczyny. Ona nam zgłosiła tą sytuację w sobotę późnym wieczorem. Przy czym to jest bardzo ważne, że i w sobotę, i w niedzielę ta informacja brzmiała w ten sposób, że
Te osoby, dwie, które są w Polsce, zostały wzięte do szpitala i proszono po prostu o to, żeby sprawdzić szpitale i ustalić, jak ona się czuje, czy jest z nią dobrze. I właściwie tylko tyle. I to też pokazuje, że tych dwóch chłopaków, którzy poszli w sobotę po pomoc, oni byli stuprocentowo pewni, że pomoc zostanie udzielona. Oni pokazywali ten telefon właśnie z miejscem, opowiadali historię. Jeden z nich dość dobrze mówi po angielsku. Powiedzieli, że jeden z policjantów mówił dobrze po angielsku i że zarówno policja, jak i Straż Graniczna powiedzieli, obiecali im, że pojadą pomóc tej dziewczynie. W związku z tym oni zostali wypchnięci, ale w takim poczuciu, no, że uratowali jej życie, bo po to poszli do miasta. Trzeba wiedzieć, że takie wyjście po prostu do miasta, to dla nich było oczywiste, że, no, że nie zostaną w Polsce, chociaż tak nie powinno być. Ale tak jak ten chłopak, który relacjonował mi to zdarzenie, opowiada później, parę dni później, on by zrobił wszystko, żeby ją uratować. Więc zrobili wszystko, żeby ją uratować. Zachowali też, zachowali też zasady bezpieczeństwa, bo dzisiaj, gdy rozmawiałem z policjantami i opowiadałem o tym, że właśnie dwóch towarzyszy poszło do miasta, do Hajnówki prosić o pomoc, z dziewczyną został ich trzeci towarzysz. I tutaj takie względy bezpieczeństwa zostały zachowane. Czy ty, Gosiu, orientujesz się, w jakim dokładnie stanie fizycznym była ta dziewczyna wtedy, 4 lutego? Tak, tylko ta historia, ją się trudno opowiada, bo my każdego dnia dowiadywaliśmy się nowych rzeczy. I jak się ją teraz opowiada, tak jak ona się układa w logiczny kształt, to widać, że trzeba było podejmować inne kroki, że to oczywiste, że policja powinna była pojechać. Natomiast z chłopakiem, który mówił po angielsku i który był przesłuchiwany przez policję, przez Straż Graniczną, ja ostatecznie rozmawiałam w środę i on powiedział, a 4 lutego to była sobota. Tak, tak. Wcześniej... To trzeba też zrozumieć. Nie każdy mówi po angielsku, część z nich mówi tylko po amharsku. No niemniej jednak, ona w momencie, kiedy oni jakby zdecydowali się zostawić tę dwójkę w lesie, ona była w bardzo złym stanie. Mówiono, że nie jest w stanie, nie byłaby w stanie przejść ani metra sama, że zaczęła tracić przytomność. I że zaczęła mówić takie rzeczy wskazujące, że, no, że jest, że traci po prostu kontakt z rzeczywistością. I teraz tak, to, że ona się tak źle czuła, myśmy widzieli już wcześniej. Opowiedział to jej narzeczony, który został wypchnięty jeszcze wcześniej. Przepraszam, to jest dość trudna sytuacja. Ich tam było 7. Trzy osoby zostały, pojawiły się w Polsce w piątek, trzy osoby zostały natychmiast wyrzucone na Białoruś. I wśród tych trzech był właśnie partner tej dziewczyny. 4 osoby i z nią w środku, 3 chłopaków i ona zostali w Polsce. I tej nocy, gdy zostali, ona poczuła się bardzo źle. 2 z nich poszło do Hajnówki prosić o pomoc. Tutaj może zobaczmy na komentarze. Dariusz Żukowski, panie Piotrze, może warto robić raban z pozytywnymi przykładami, może to chociaż trochę zadziała na innych. Oczywiście zawsze też mówię, podkreślam, też we wcześniejszej swojej działalności dziennikarskiej pozytywne przykłady, jeżeli chodzi o zachowanie policjantów. Często chwaliłem policjantów z Hajnówki, którzy reagowali na każde zgłoszenie, którzy szli ze mną do lasu szukać zaginionych. Czy też zawsze dobrze się wypowiadam o policjancie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który ostatecznie zawsze się zajmuje tymi sprawami zmarłych i ta nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Dzięki temu
możemy przywrócić imiona, nazwiska wielu osobom, które zmarły na pograniczu. Także o takich przykładach też będziemy mówili, ale dzisiaj zajmujemy się no niestety złym przykładem, jeżeli chodzi o zachowanie tych funkcjonariuszy, którzy mając wiedzę o tym, że można było uratować ludzi, po prostu to zlekceważyli. My nie zdradzamy imienia i nazwiska zmarłej, bo tak jak mówiłem, chcemy, żeby rodzina pierwsza dowiedziała się o tym od służb dyplomatycznych, od bliskich, być może od ciebie, Gosiu, bo też jesteś w kontakcie. Ale nie mówiąc... Jeśli mogłabym skomentować, proszę. To jednak budzi we mnie sprzeciw ta chęć, to pytanie o dobre przykłady. Oczywiście chcielibyśmy wszyscy wierzyć, że jako Polacy jesteśmy ludźmi. Ale w tym wypadku, i to jest konkretna osoba, konkretna dziewczyna, to nie jest statystyka, to nie jest ciało, to nie są zwłoki, to jest dziewczyna, która zmarła, bo nie udzielono jej w Polsce pomocy. I niestety, dopóki nie zaczniemy się mierzyć z tym, że to się dzieje u nas pod nosem w Polsce, to nie ma szans, żeby to się zmieniło. Jakkolwiek byśmy nie chcieli słuchać o nas miłych rzeczy jako o Polakach. No tak. Tak sobie podliczyłem, niestety, ale od stycznia, tylko od stycznia tego roku zmarł Ibrahim z Jemenu, którego pochowaliśmy tak niedawno przecież. Później zostało odnalezione dwa ciała. Jedno ciało czarnoskórego mężczyzny, drugie ciało mężczyzny, który ma rysy przypominające rysy charakterystyczne dla mieszkańców Syrii. Wciąż nieznana jest tożsamość tych osób. Ja dostarczyłem tutaj też dzięki współpracy z takimi ludźmi jak Gosia, policji w Hajnówce, 5-6 nazwisk z danymi osób, które zaginęły w ostatnim czasie w Puszczy Białowieskiej. Do tej pory nie udało się jeszcze porównać nawet tych zdjęć z ciałami. Zostały też odnalezione szczątki jeszcze kolejnej osoby, prawdopodobnie kobiety, ale to są szczątki. No i dzisiaj została odnaleziona ta dziewczyna. To łącznie tylko od stycznia do w zasadzie początku lutego, do pierwszej połowy lutego, 5 osób. Tylko po polskiej stronie. Tylko po polskiej stronie, bo wiemy o innych zmarłych po stronie białoruskiej, chociażby na przestrzeni ostatnich dni były informacje o dwóch zmarłych, ale ich było tam jeszcze wcześniej znacznie, znacznie więcej. Nikt nie prowadzi takich dokładnych statystyk. Wspominamy, że tych zaginionych może być około 200. Taka liczba się pojawia też zgłoszeń, które otrzymuje Grupa Granica, Fundacja Helsińska. I te poszukiwania takie prowadzone na szeroką skalę 100-200 osób jednocześnie ustawionych obok siebie w odpowiednim ubraniu, w oderach, bo tam przecież w Puszczy Białowieskiej są bagna, gdzie można się zapaść i z nich nie wyjść. To trzeba zrobić i ja się orientowałem, jak to zrobić i trzeba napisać wniosek o to do prokuratury okręgowej w Białymstoku, uzasadniając ten wniosek, a tutaj wiadomo, że tych zaginionych, zmarłych jest bardzo wielu. Jak zareagował narzeczony zmarłej? Narzeczony zmarłej nie mówi po angielsku, nie mogłam do niego zadzwonić. To jest ten rodzaj wiadomości, której w moim odczuciu nie powinno się pisać, tylko powinno się zadzwonić. No ale w jego wypadku mogłam tylko napisać. Nie wierzył. Był w szoku. Chciał się upewnić. Pytał, w jaki sposób się może upewnić. Z tą dziewczyną, którą znam, ona mówi po angielsku, do niej zadzwoniłam. Potem dzwoni do mnie ci koledzy, którzy byli, którzy są w Mińsku z powrotem, tak? Również ten chłopak, który zgłaszał i opowiadał mi wcześniej, ten, który był pewny, że pomoc przyjdzie, nie mógł w to uwierzyć, płakał. Oni byli na tyle zdeterminowani i są, by
w tym momencie, by sprawiedliwości stało się zadość, że będą chcieli zeznawać. Tak, to jest to, co powiedzieli dzisiaj. Są gotowi stanąć przed każdym trybunałem i opowiedzieć tę historię, jak prosili o pomoc w Hajnówce. Chcą sprawiedliwości. Co zdecydują? Nikt, kto jest na Białorusi, nie jest bezpieczny. Bo jest to miejsce bez wyjścia. W tym momencie ludzie są ponownie aresztowani na ulicach i w mieszkaniach i wywożeni do Rosji prosto. Coraz więcej mamy takich przypadków. Oni się boją, ale chcą sprawiedliwości. A wy, Gosiu, jako Hope and Humanity, pomagacie tym ludziom też po stronie białoruskiej i żeby pomagać, też sami potrzebujecie pomocy. Tutaj państwo widzicie, ja tak mówię państwo, ale czuję, że nasi widzowie są nam bardzo bliscy, także mogę też bezpośrednio się do was zwracać. Widzicie tutaj, że Hope and Humanity prowadzi zrzutkę właśnie na te działania po stronie białoruskiej, gdzie dotarcie z pomocą do ludzi już na przykład wyrzuconych z Polski albo też tych, którzy są bardzo źle traktowani przez białoruskich pograniczników, jest bardzo trudne i tym zajmuje się między innymi Gosia. Tak, no trzeba tu powiedzieć, może powiem krótko, bo też nie chcę zajmować czasu, rozmawiamy teraz o zmarłej dziewczynie, ale po pierwsze, takich przypadków jest dużo. Mamy bardzo dużo zgłoszeń osób, rodzin szukających zmarłych. Próbujemy to robić na Białorusi. To jest bardzo trudne. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że w kostnicach białoruskich jest wiele ciał. Ludzie po pushbackach często są w bardzo złym stanie zdrowia, pobici, potrzebujący pomocy. Staramy się ich kontaktować z lekarzami. Niektórzy są już tak długo, że nie mają żadnych środków do życia. Pomagamy im przetrwać po prostu i też pomagamy ludziom legalnie opuścić Białoruś do bezpiecznych krajów. A my, przypominam, nadajemy dzisiejszą audycję na Facebooku Czaban Robi Raban, a także na YouTubie. Tutaj widzę też komentarze na kanale YouTube. Mariusz Szczygieł, mam nadzieję, kiedyś panowie ze Straży Granicznej oraz policji będą rozliczeni z przyczynienia się do tej śmierci. Paweł Jacho, szok, każda śmierć na granicy to koszmar. To prawda. Gosiu, dziękuję ci za to spotkanie, za rozmowę. Za moment połączymy się z profesorem Rafałem Kowalczykiem, który jest dyrektorem Instytutu Ssaków i Biologii w Puszczy Białowieskiej, który jest także człowiekiem tym o podobnych doświadczeniach, jakie my dzisiaj z Kasią, jakiego my z Kasią dzisiaj doświadczyliśmy, bo Rafał Kowalczyk w lutym, 21 lutego 2022 roku poszedł również na tak zwaną pineskę, gdzie znajdował się zmarły jemeńczyk Ahmed al-Shawafi. I o tym porozmawiamy z Rafałem Kowalczykiem, a także o dzisiejszej informacji o tym, że lasy w Puszczy Białowieskiej mają być zamknięte. Dziękuję, Gosiu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Działajmy dalej. A za moment połączenie z Rafałem Kowalczykiem. Mój synku, jak cię uczyć mam, że miłość to najlepsza z dróg. Świat wyparł się jej, napluł twarz, w człowieku umarł Bóg. Córeczko, zapamiętaj to, sam nie powinien zostać nikt. Wielka siła w tobie tkwi. Miłością możesz być. Bawimy się dziś w udawanie, że wcale nikogo nie ma tam, że w lasach ty
milczałbyś, gdy po tych lasach błąkałby się twój własny syn. My nie milczymy. Witam cię, Rafale. Rafał Kowalczyk, profesor Rafał Kowalczyk, Instytut Biologii Ssaków. Dobrze, Rafale, wymawiam nazwę instytucji, którą kierujesz? Halo, halo? Chyba na moment straciliśmy połączenie. Będziemy próbowali jeszcze raz łączyć się z Rafałem. Rafał, słyszymy się? Halo, halo? Tak, tak, słyszymy się. Słyszymy się. Witam cię, Rafale. Przysłuchiwałeś się audycji dzisiejszej? Tak, przysłuchiwałem się. Powiedz, Rafale, co teraz mnie i Kasię czeka? Bo ty przeżyłeś identyczną historię, gdy w lutym ubiegłego roku poszedłeś na poszukiwania Ahmeda z Jemenu. Tak, poszedłem z kolegą, kiedy dostałem informację od ciebie o tym, że być może w puszczy nad rzeką Leśną leży zmarły Jemeńczyk, leży od prawie tygodnia, dlatego że informacja o jego śmierci dotarła prawdopodobnie we wtorek. Przekazali ją Syryjczycy, którzy z nim byli, którzy wyciągnęli go z rzeki i zostawili, jakby lokalizując to miejsce. I przekazali to służbom, natomiast służby się tym nie zajęły. Ja kiedy w niedzielę wieczorem, późnym wieczorem usłyszałem prośbę o tym, żeby sprawdzić to miejsce, to był okres, kiedy była jeszcze strefa zamknięta, bez wahania tam w poniedziałek pojechałem, bo znałem ten las, znam te miejsca, znam dolinę rzeki Leśnej. I Rafał, jeżeli mogę wejść w słowo, bo mając tę pineskę i prośbę od członków grupy, w której był Ahmed, by odnaleźć jego ciało, tak jak wspominasz, wtedy była strefa, stan wyjątkowy, ja nie mogłem tam wjechać i zastanawiałem się, kogo o tym poinformować. Wówczas na pewno ja nie miałem zaufania do ani Straży Granicznej, ani wojska. Nie wiedziałem, co policja może zrobić z taką informacją. Teraz już wiem, że policja reaguje i działa tak, jak powinna zazwyczaj, ale ten przypadek z dzisiaj pokazuje, że może być też różnie. I wtedy byłeś, Rafale, dla mnie panem profesorem. Panem profesorem z Białowieży. Darzyłem cię ogromnym szacunkiem, masz niesamowitą wiedzę, ale wiedziałem, że ktoś, kto pójdzie na tę pineskę, musi właśnie znać teren, musi mieć też serce do tego i musi być człowiekiem wrażliwym. Ja wtedy do ciebie zadzwoniłem właśnie tytułując, panie profesorze, tak się do ciebie zwracałem i ty bez wahania powiedziałeś, że pójdziesz i to sprawdzisz i to za to ci bardzo dziękuję, bo nie było w ogóle zastanowienia, że pójdziesz i to zrobisz. I jeżeli znajdziesz ciało, powiadomisz policję, ale też zdokumentujesz to, żeby nikt nie zaprzeczał, że tego nie było. Możesz przypomnieć, w jakim to terenie było, w jakich okolicznościach dotarłeś, jakie uczucia i emocje tobie towarzyszyły? Tak, to warto wspomnieć, że to był czas, kiedy po kilkunastu odnalezionych ciałach jeszcze do listopada, później był okres dwumiesięczny, kiedy praktycznie nie było żadnych informacji o zmarłych w lesie, był śnieg, był mróz, podejrzewaliśmy, że być może te informacje mogą być nawet ukrywane, więc chodziło o to, żeby rzeczywiście to sprawdzić. Teren był bardzo trudny, dlatego że myśmy tam samochodem docierali kilka godzin, bo to było po jakiejś wichurze, drogi były zawalone, ale w końcu nam się udało. Później szliśmy przez jakieś pół godziny przez zawałowiska, podmokły teren, trafialiśmy na ślady uchodźców, jakieś buty pozostawione w błocie, ślady po obozowiskach, i wyszliśmy na zalaną dolinę rzeki Leśnej. Rzeka, która niżej jest też częściowo granicą
państwa i no, jakieś kilkadziesiąt metrów rzeczywiście od tej Pineski no, zobaczyliśmy to ciało. Achmed był ubrany w żółtą kurtkę, więc był dobrze widoczny. On leżał na wysepce takiej pod olchą. No ale to były no, oczywiście dla nas szok, ogromne emocje. Dzisiaj, kiedy słyszę o tej zaginionej, odnalezionej dziewczynie, no te emocje wróciły. Ja myślałem, że sobie z tym jakoś radzę, poradziłem, ale teraz rzeczywiście te emocje wracają, no bo to jest trudne znaleźć martwego człowieka. Mnie się to zdarzyło pierwszy raz. Ja szedłem do tego lasu, no, żeby sprawdzić. Wiem, że niekoniecznie musiało tam być ciało, bo później jeszcze sprawdzałem kilka miejsc, gdzie nic nie odnalazłem, więc rzeczywiście to był dla nas, bo byłem tam z kolegą, dla nas szok. I za każdym razem, kiedy przeszukiwałem jakieś miejsce, to te emocje wracały. Ja nawet miałem takie momenty, kiedy wycofywałem się z jakiegoś miejsca, bo znajdywałem na przykład rzeczy wetknięte i ja się bałem, że za chwilę znowu znajdę jakieś ciało i po prostu te emocje były zbyt silne. Ja się nawet bałem, że, bo byłem sam na przykład, że nie wiem, zemdleję, zasłabnę, bo te emocje tak silne wracają za każdym razem. I tak jak dzisiaj. Wiem o tym, Rafale, bo razem z twoją małżonką Elizą jesteśmy w Podlaskim Ochotniczym Pogotowiu Humanitarnym i Eliza też przez ten czas kryzysu humanitarnego zawsze służyła mi wsparciem, rozmową i czasami to do niej najpierw dzwoniłem z informacją i z pytaniem, czy mogę wysłać Rafała na kolejną Pineskę, gdzie ktoś może nie żyje, gdzie być może ktoś jest zaginiony i ona też mówiła właśnie, była tym takim buforem bezpieczeństwa też dla ciebie, mówiła, że Piotrek, Rafał bardzo to wszystko przeżył i w tym momencie darujmy, że ty na pewno byś poszedł i poszedłeś też później na inną Pineskę, ale bardzo to wszystko przeżyłeś, tak jak teraz też o tym mówisz. I dzisiaj też słyszę, że te emocje wróciły po informacji o odnalezieniu nieżywej dziewczyny. Tak. No wiem, że Eliza też to przeżywa, bo ona kilka dni temu szukała tej dziewczyny. Tak, więc... z Kasią razem były na patrolu. Tak. I były niedaleko. Tak, były niedaleko. Tak, to są też emocje, no bo wtedy nie udało mi się odnaleźć. Na pewno ona już nie żyła wtedy, ale zawsze jest nadzieja, że coś się jednak zmieni. Ja sobie z tym radziłem, powiedzmy, natomiast chyba dwa dni później po odnalezieniu Achmeda skontaktował się ze mną jego brat. Odbyłem taką godzinną rozmowę na WhatsAppie, czy po prostu pisaliśmy wiadomości, no to dla mnie też był bardzo, bardzo trudny moment, dlatego że no, ten brat jego chciał, żebym opowiedział jego historię, bo on 5 lat wcześniej wyjechał z domu i rodzina go nie widziała przez 5 lat. Najpierw był w Malezji, później w Chinach, szukał no, jakiegoś lepszego życia i trafił w końcu na Białoruś i tutaj zginął w Puszczy Białowieskiej nad rzeką Leśną. Ten brat podejrzewał, czy on może został nawet zabity. No, to były trudne pytania, bo chciał, żebym był z nim szczery. Ja tak naprawdę niewiele o historii Achmeda nie wiedziałem, bo ja go tylko odnalazłem. Wiem, że szedł przez Puszczę, utonął w rzece, czy może zasłabł, bo to był luty, więc być może też był wyziębiony. Ja chciałem, żeby ta rodzina Achmeda właśnie poznała człowieka, czyli ciebie, tego, który wyruszył na jego poszukiwania i go odnalazł. Tak, no to było trudne. Ja kiedy usłyszałem, że być może jest
ciało w puszczy, które leży od tygodnia, no bez wahania tam poszedłem, bo dla mnie było niewyobrażalne, że no nikt nie poszedł odnaleźć tego ciała, że rodzina nie wie, co się z tym człowiekiem stało, że w puszczy są zwierzęta padlinożerne i zresztą wiemy, że później kilka ciał było zjedzonych przez te zwierzęta, więc dla mnie to było niewyobrażalne, że to ciało tyle czasu tam leży i znowu służby wtedy nie sprawdziły tego miejsca, chociaż chyba z tego, co mi przekazano, mieli informację o tym. To był ciężki teren, ale jednak można było to sprawdzić. Historia śmierci Ahmeda była też taka, że on wędrował z grupą Syryjczyków. Tam były kobiety, były dzieci, było kilku mężczyzn. Około godziny 5 nad ranem, według relacji jednej z dziewczyn, która była w tej grupie, Ahmed wraz z innym Syryjczykiem wywrócili się i wpadli do wody. Przez dość dłuższy czas reszta grupy wyciągała ich w tych trudnych warunkach pogodowych, bo wtedy był mróz, był śnieg. Byli wyziębieni i po kilku godzinach Ahmed zmarł. Wtedy ta grupa Syryjczyków wyszła z lasu, szukając pomocy, natknęła się na Straż Graniczną, którą prosiła o wsparcie, o pomoc, o dotarcie do ciała Ahmeda. Też wskazywali lokalizację. Straż Graniczna, nawet bez sprawdzania paszportów, to wiem z relacji członków tej grupy, wyrzuciła wszystkich, łącznie z tymi dziećmi, z kobietami i z mężczyznami z tej grupy, na Białoruś. I to oni z tej Białorusi za wszelką cenę chcieli poinformować kogoś w Polsce, że tam gdzieś w puszczy leży Ahmed, nieżywy Ahmed. Ja to wszystko też zgłosiłem policji. To wszystko też zgłosiłem policji, a zapytałem Straż Graniczną, ile miała interwencji tego dnia w tym rejonie w Puszczy Białowieskiej. Usłyszałem, że żadnej. Ale wiem to też z rozmów z pracownikami tej instytucji, że nie wszystkie pushbacki są odnotowane, że nie wszyscy ludzie zatrzymani w lesie mają sprawdzane paszporty. Czasami się po prostu człowieka łapie i wyrzuca gdzieś tak za druty kiedyś, teraz przez te furtki w Nowym Murze. Rafale, dzisiaj też pojawiła się informacja o tym zamknięciu lasów w Puszczy Białowieskiej do odwołania. Ja po powrocie z dzisiejszego patrolu, przygotowując się do tej audycji, nie wczytałem się dokładnie w to, jak to ma wyglądać. Czy ty miałeś czas, by zapoznać się z tą informacją? Tak pobieżnie, powiedzmy, zerknąłem na to, ale zanim jeszcze o tym powiem, może jeszcze wrócę do Ahmeda, dlatego że co myślę, że jest ważne, bo ja musiałem tam wrócić jeszcze raz, mimo że podałem służbom dokładną lokalizację z profesjonalnego GPS-a, to oni nie mogli przez parę godzin odnaleźć tego ciała i to mówi, jaki to jest teren i rzeczywiście te poszukiwania nie są łatwe, ale służby powinny mieć profesjonalny sprzęt, a chyba tego sprzętu nie miały, więc ja musiałem tam wrócić, zostałem przywieziony, chociaż no, trochę protestowałem, bo mówiłem, macie dokładną lokalizację z dokładnością do paru metrów, co to jest za problem znaleźć ciało. Więc musiałem tam wrócić i szedłem z policjantami w tamto miejsce. Na szczęście, gdy byliśmy jakieś 100 metrów, no, policjanci to ciało odnaleźli, więc mogliśmy wrócić, więc ja nie musiałem drugi raz no, podchodzić tam w to miejsce, gdzie leżał Ahmed, bo myśmy go oczywiście zostawili, żeby odjechać kilka kilometrów, żeby mieć zasięg i powiadomić policję o tym. Natomiast wracając do tych informacji o zamknięciu puszczy, no to jest dla mnie nieakceptowalne absolutnie. To jest po raz kolejny, kiedy puszcza jest zamykana, niby pod pretekstem tego, że ze względów na bezpieczeństwo publiczne. No, gradacja kornika, która spowodowała zamieranie świerka, zaczęła się 10 lat temu. W tej chwili większość tych świerków się przewróciła.
W puszczy, no nie można powiedzieć, że jest bezpiecznie, ale ja po tej puszczy chodzę, mnóstwo ludzi chodzi i nic się nie dzieje. Oczywiście musimy, przebywając w takim lesie, mieć świadomość, zachować pewne zasady, nie iść, kiedy wieje wiatr i tak dalej. Więc w tej chwili to zamykanie puszczy, bo wiem, że zrobiło to Nadleśnictwo Hajnówka i Białowieża, jest po prostu nieakceptowalne. Ja jako naukowiec mogę, nie muszę respektować tego zakazu, mogę wchodzić do lasu i nie chcę tutaj, nie wiem, nikogo zachęcać do bojkotu, ale być może będziemy organizować jakieś marsze nieposłuszeństwa wtedy, kiedy robiliśmy to też w czasie wycinki puszczy i tak dalej. No nie może być tak, że lasy państwowe traktują puszczę jak prywatny folwark. Puszcza jest dobrem nas wszystkich. Wszyscy chcemy do niej chodzić, korzystać. No to też jest ważne, że uchodźcy, których jest wiele w lesie, potrzebują też pomocy, więc nie wiem, o co chodzi z tym zakazem. To jest dla mnie niezrozumiałe, nieakceptowalne. Raczej wiadomo, Rafale, o co w tym chodzi, bo gdy były protesty przeciwko wycince, też tak jak wspominałeś, od razu nałożono zakazy wejścia do lasu, też między innymi po to, by media nie mogły też relacjonować tych protestów, czasami brutalnie zwalczanych przez Straż Leśną, siłowo rozwiązywanych. Tak samo tutaj. My, jako aktywiści, w ostatnim czasie wędrowaliśmy po Puszczy Białowieskiej, właśnie szukając zaginionych. Dzisiaj odnaleźliśmy ciało. Ja wspominałem wcześniej, że od stycznia 5 ciał oficjalnie zostało odnalezionych w Puszczy Białowieskiej. To nie jest dobre dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, który dehumanizuje tych ludzi, którzy pojawiają się na naszej granicy. Wzbudza do nich wrogość, czasami wręcz nienawiść, co można było usłyszeć chociażby w jednej z audycji, w której brała udział Anna Michalska. Ja o tej audycji wraz z moimi gośćmi, między innymi Kamilem Sylerem czy Anną Mierzyńską, opowiadaliśmy też w naszych programach na żywo, to jest do odsłuchania na kanale Czaban Robi Raban na YouTubie i na Facebooku. Więc teraz w moim odczuciu, podobnie jak stan wyjątkowy i zakaz przebywania w tej strefie miał służyć zaciągnięciu takiej kurtyny na pograniczu, żeby nikt nie dowiedział się, co tam się tak naprawdę dzieje, tak i teraz trzeba to zamknąć. Niedługo wybory. Po co nam te przypadki śmiertelne? Ja tylko przypomnę, że gdy publikowałem informacje o zmarłych, pokazywałem dramat ich rodzin, wówczas ludzie Prawa i Sprawiedliwości nazywali mnie hieną i agentem Łukaszenki. Teraz, wprowadzając ten zakaz, odcina się ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy być może będą potrzebowali tej pomocy tak jak ta dziewczyna. I służby, jak sami widzimy na tym przykładzie, nie zawsze idą z pomocą, a jeżeli idą, to po to, by wyrzucić tych ludzi na Białoruś. Tak się zazwyczaj dzieje. A tacy ludzie jak ty, Rafale, jak twoja żona Eliza, jak aktywiści z grupy Granica, z Podlaskiego Humanitarnego Pogotowia, będą odcięci. Ale chcę, żebyście wy rządzący, ci, którzy wprowadzacie takie zakazy, by odciąć potrzebujących od pomocy humanitarnej, zdawali sobie sprawę, że to nas nie powstrzyma przed niesieniem pomocy. Bo tak, absolutnie. Absolutnie. No nie możemy dać się rzeczywiście tutaj ograniczać. My praktycznie od ponad roku, od prawie dwóch lat w Puszczy Białowieskiej żyjemy albo w strefie zamkniętej, albo przy murze. Ciągle mamy jakieś ograniczenia, to wpływa na naszą psychikę. Rafale, jeżeli mogę się odnieść, bo tutaj widzę komentarz. Widać, jaki z pana ekolog i aktywista, widać w tle wypchane zwierzęta i pan nazywa się aktywistą. Ten kormoran z tyłu to jest rzeźba mojego taty.
Mój tata rzeźbi takie ptaki. Poczekaj, Rafale, ja na moment się podejdę, pokażę, jak wygląda ten ptak. To jest drewniany kormoran wyrzeźbiony przez mojego tatę. Ja mam u siebie tutaj też w pokoju inne rzeźby mojego taty, którego prace są też możliwe do obejrzenia w kilku parkach narodowych. Rafale, jeżeli możesz odnieść się właśnie do tego zakazu, jak wy, przyrodnicy, do tego podchodzicie, co to oznacza też dla lasu, dla ruchu turystycznego? No właśnie, to jest bardzo ważne, dlatego że wszelkie zamykanie puszczy, ograniczanie tutaj, również naszych praw, uderza w całą tutaj społeczność Puszczy Białowieskiej, która żyje w dużym stopniu, a przynajmniej w Białowieży, z turystyki. Pandemia, później stan zamknięcia, budowa muru, to spowodowało, że ten ruch turystyczny się bardzo zmniejszył i on będzie się odbudowywał przez następne lata. I teraz każde zamykanie puszczy, które jest absolutnie nieuzasadnione, bo w tej chwili nie ma jakiejś klęski żywiołowej w puszczy, która by uzasadniała to zamknięcie, bo pewno takie jest uzasadnienie, które nadleśniczy będzie podawał, bo wtedy może zamykać las. Nie ma tutaj żadnej klęski, ale to na pewno będzie uderzać w nas, będzie uderzać w turystykę, w ludzi, którzy żyją z turystyki. To są hotele, to są restauracje, to są kwatery prywatne. Absolutnie to jest nieakceptowalne i myślę, że tutaj wszyscy będą przeciw temu protestować. Rafale, bardzo dziękuję za twoją wizytę, za rozmowę z tobą. Dziękuję za to, jakim jesteś człowiekiem, za to, że zawsze na ciebie można liczyć i na twoją żonę Elizę. Uściskaj ją od nas wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie. Za moment połączymy się z Mirosławem Miniszewskim, doktorem filozofii, który postara nam się też z perspektywy właśnie filozofa wytłumaczyć to, z czym mamy do czynienia. Pytacie też w komentarzach, jaki to był zespół, ten, który występował w teledysku w naszym programie. To zespół Membrana. W piosence taka gra, bardzo wzruszająca piosenka. Za moment też, czekając na połączenie z Mirosławem Miniszewskim, usłyszycie zespół, w którym miałem przyjemność grać z moim synem i z przyjaciółmi. Zespół nazywa się Roki i Przyjaciele i kiedyś nagraliśmy taką piosenkę, ale poumiera. Dziękuję, Rafale, do zobaczenia. Dziękuję.
nie słyszę. Ale już, Mirku, się słyszymy. Witaj, Mirku. Jesteśmy. No, dzień dobry wieczór. Mirosław Miniszewski, filozof, aktywista, człowiek, który poinformował świat o tym, co dzieje się w Usnarzu Górnym, od którego to Usnarza tak naprawdę zaczęła się ta medialna historia, ten medialny początek kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim, przez wielu nazywany słusznie zbrodnią. Mirku, dzisiaj kolejny dramat, śmierć młodej dziewczyny, którą można było uratować, gdyby było przestrzegane prawo, gdyby nie lekceważono sygnału ludzi zabiedzonych o innym kolorze skóry, czasami o innym wyznaniu, chociaż wiemy, że ta dziewczyna była chrześcijanką. Jak sobie, Mirku, my tutaj na pograniczu możemy poradzić? Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Wiesz co, jeżeli do mnie wychodzisz takim pytaniem, to musisz mieć świadomość, że ja nie mam na to odpowiedzi, bo filozofia nie zajmuje się udzielaniem odpowiedzi na takie pytanie. Jeśli pytasz mnie jako filozofa, ja nie chcę tu występować jako filozof, bo to by się skończyło z takim banałów. Ponad rok temu, półtora roku temu, kiedy w listopadzie zaczął się ten koszmar, któraś dziennikarek mnie zapytała o co się tutaj dzieje, i wtedy padło takie określenie strefa śmierci. I my po prostu musimy mieć świadomość, że my mieszkamy w strefie śmierci. Tak? To jest taka dziwna strefa, bo też często to powtarzam, że jeśli ktoś bardzo nie chce widzieć tego, co się tutaj dzieje, to tego nie zobaczy, bo to jest ukryte w lesie, w krzakach. Tego nie widać. Ja myślę, że sobie z tym nie można poradzić na poziomie takim ogólnym. Tak? Możemy sobie radzić indywidualnie za pomocą pewnie jakichś praktyk terapeutycznych i tak dalej. Każdy może sobie to indywidualnie przeżywać, indywidualnie rozwiązywać, ale na poziomie takim, powiedziałbym, społecznym i politycznym, to jest sytuacja, z którą nie możemy sobie poradzić i powiem więcej, nie powinniśmy sobie z nią poradzić. Dlatego, że to jest... Mamy do czynienia z czymś, co się już działo, co miało miejsce wielokrotnie w historii. A w czasie II wojny światowej wiemy, jaką przyjęło formę. I napisano dziesiątki tomów, analizując te rzeczy, które wtedy miały miejsce. I dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że wtedy, po II wojnie światowej, Hannah Arendt, która opisywała sytuację Żydów, tak, którą spotkało nieszczęście, zupełnie w innej skali, oczywiście to nie chcę tutaj porównywać tego, co do skali, chodzi o mechanizm, że jest podobny. Mianowicie chodzi o coś, co ona nazwała życiem niewartym przeżycia. Ja sam jestem świadkiem od ponad tych półtora roku sytuacji, w której doświadczamy w wymiarze takim politycznym i prawnym także zjawiska, które można właśnie określić mianem życiem, które jest niewarte przeżycia. To, w jaki sposób nasza zachodnia cywilizacja podchodzi do zjawiska uchodźców tutaj w Polsce, nie tylko tu w Polsce, tak? Mamy do czynienia także z wieloma tego typu sytuacjami w innych częściach Europy, ale mówimy teraz tutaj o Polsce, to jest sytuacja, w której w ogóle to życie nie ma dla ludzi żadnego znaczenia. I to jest o tyle paradoksalne, że w tym samym czasie mamy do czynienia z katastrofą potrzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii i cały świat jest wstrząśnięty liczbą ofiar, które tam zginęły, i nawet Polska wysyła tam służby ratownicze, które ratują tych ludzi. I tutaj mamy, jakby zachowujemy się w sposób taki, można powiedzieć, prawidłowy, a z drugiej strony, kiedy pod naszymi nogami, pod naszymi drzwiami mamy do czynienia praktycznie z tymi samymi ludźmi, to pozwalamy im umierać. To jest jakiś absurd. To żyjemy w jakiejś kompletnej schizofrenii. Dlatego uważam, że nie powinniśmy sobie z tym poradzić. Nie radźmy sobie z tym. Bo jak sobie z tym poradzimy, to znaczy, że
w jakiś sposób to zaakceptowaliśmy, w jakiś sposób to przetrawiliśmy, w jakiś sposób staje się to normą. Nie, to się nie może stać normą. Nie radźmy sobie z tym. Mówisz, że to jest absurdalna rzeczywistość, kiedy jednym pomagamy, wysyłamy strażaków, by ratowali tych, którzy utknęli pod gruzami i umierają pod gruzami po trzęsieniu ziemi w Turcji, ale też wspomnijmy właśnie też, że Syria została zapomniana. Tam tylu ekip ratowniczych nie było, tam Białe Hełmy, czyli taka cywilna organizacja pomocowa, na której też po części my jako Podlaskie Ochotnicze Pogotowie fajnie byśmy się wzorowali. Poniekąd tacy jesteśmy, ale to jeszcze my jesteśmy w fazie rozwoju, uczymy się. Powiedziałeś, Mirku, że to jest absurd. A może to jest rasizm? Pełzający faszyzm? Ksenofobia? No tak, ale my wysyłamy... Polska wysyła służby ratownicze do Turcji, na granicę ze Syrią, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy są... To jest ten sam podobny etnos, jak ten, który przybywa tutaj do nas na granicy. To są ci sami ludzie. Jakoś tutaj... Ja nie mogę tego zrozumieć. Może to po prostu zwyczajnie chodzi o tak zwany PR. Cały świat pomaga Ukrainie, cały świat cywilizowany. Tutaj mamy do czynienia z taką banalną rzeczą, bo ja znam kontekst tej sytuacji, chociaż dzisiaj tam z wami nie byłem, to jednak wiem, jaki był kontekst tej sytuacji. I tutaj po prostu mamy do czynienia z czymś takim, że ktoś po prostu, ktoś, kogo zadaniem było przyjąć zawiadomienie i zareagować w sposób prawidłowy, po prostu tego nie zrobił. A dlaczego to nie zrobił? Ponieważ uznał, że to jest niewarte jego zachodu. Rozumiesz, ktoś uznał, że może to zrobić z jakiegoś powodu, bo żyjemy w takiej narracji, bo żyjemy w takim miejscu świata, w którym po prostu niektórzy przesiąkli tego typu propagandą, że jest to życie niewarte przeżycia. I w ramach tych samych służb możemy zapewne spotkać zupełnie odmienne postawy, tak? Anna Jaroszewicz pisze, prawdziwe, jedynie słuszne podejście, nie wolno nam tego uznać za normę, nie wolno się godzić, czyli zgadza się z twoimi słowami, niech tkwi to jak zadra, nie daje się zapomnieć. Katarzyna Lewandowska przypomina, że społeczności romskiej z Ukrainy nie przyjmujemy, jesteśmy rasistami. Ja widziałem, jak potraktowaliśmy uchodźców romskich z Ukrainy w Wasilkowie, gdzie schowano ich przed naszą kamerą. Nie chciano, byśmy z nimi rozmawiali. Przepędzano naszą ekipę telewizyjną, wtedy jeszcze pracowałem w TVN24, bo wstydzono się pokazania uchodźców z Ukrainy, którzy są Romami. Przecież ja byłem też obecny na granicy ukraińskiej zaraz po wybuchu wojny i razem z moją przyjaciółką pomagaliśmy w transporcie tych osób po Polsce i też za granicę, żeśmy wywozili tych ludzi. Ja widziałem na dworcu w Przemyślu i na samej granicy sytuację, w jak różny sposób traktowane są osoby, że powiem, białe i w jaki sposób traktowani byli czarnoskórzy, którzy tam byli. I nawet informacja, że ci czarnoskórzy to są studenci, którzy muszą dotrzeć do Berlina na samolot, żeby wrócić do swojego domu, w ten sposób nie pomogła ich sytuacji. Tak, jesteśmy społeczeństwem głęboko rasistowskim i za chwilę będą komentarze, bo wiesz, jakie komentarze. I są już komentarze. Są komentarze Rafała Kosmo, który działa w Federacji Zielonych i na stronie i Białystok. Wcześniej, w poprzedniej audycji, miał pretensje, że nie odczytywałem komentarzy z YouTube'a. Ja tych komentarzy nie odczytywałem, bo większość komentarzy pojawiała się na Facebooku, ale teraz się pojawiają. I Rafał z dwóch różnych kont pisze, skoro Łukaszenka sprowadza bogatych emigrantów, zarabiając na nich, niech da im opiekę, pracę, wspierając operację Łukaszenki i Putina, jesteście współwinni. Oczywiście Rafał ma tę manierę, że jak pisze zbitkę, gdzie występuje P i O, pisze to wielkimi literami nawet w środku wyrazu. Z innego konta Rafał pisze, naprawdę biednych uchodźców nie stać na to, by przylecieć na Białoruś. Ile trzeba tłumaczyć, Mirku, takim ludziom jak Rafał, którzy powtarzają w kółko jak mantrę, że to są jacyś bogaci, super ludzie, że reżim białoruski, który zwabił ich podstępnie, wykorzystując ich trudną, niezwykle trudną sytuację, gdzie są wojny, gdzie jest korupcja, gdzie jest bieda i oczywiście przepychając ich w stronę Polski. A ci ludzie są tak naprawdę bogaci? Skąd oni biorą te pieniądze, Mirku? Rafał, znamy się bardzo wiele lat i powiem ci szczerze, że mam nadzieję, że kiedyś pewnego dnia ludzie się dowiedzą, kim naprawdę jesteś i po co te rzeczy mówisz.
I po prostu ja się nawet nie będę odnosił do tego, co piszesz, ponieważ szkoda mi czasu na ciebie. I pisz sobie, co chcesz. Większość ludzi po prostu pomija to, co piszesz, ponieważ to jest kompletnie dla nas nieistotne. Pisz sobie, co chcesz. No co tak, do, ale Rafał powtarza te, w kółko te same tezy, którymi się jesteśmy zasypywani. Niech idą na przejście. Są tacy bogaci. Jak ja bym uciekał z kraju ogarniętego wojną, to bym zaopatrzył się z rodziną przykładowo, to bym zaopatrzył się w taką ilość pieniędzy, która pozwoliłaby mi przetrwać. Nie wiem, sprzedałbym samochód, dom, sprzedałbym cokolwiek, cały swój dobytek, zapożyczyłbym się, albo nawet bym okradł kogoś, żeby mieć pieniądze, żeby ratować swoją rodzinę. Jeżeli mówimy, że ci ludzie są bogaci, no dobra, no mają, nawet jeśli ktoś sobie ma kilka tysięcy euro, tak co to są za pieniądze? To są często pieniądze w wysokości jednej, dwóch, maksymalnie trzech pensji Europejczyka. To nie są żadne pieniądze, tu nikogo z workami pieniędzy nie ma. No chyba nie można oczekiwać od ludzi, którzy uciekają, że oni będą uciekali z 1 euro w kieszeni, tak? Bo to też zaraz. Druga sprawa jest taka, że uciekają, pamiętajmy, ludzie zaradni. Są to ludzie zaradni, którzy mogliby u nas tutaj też sobie poradzić. To są ludzie, którzy by nie poszli po zasiłek, tylko by poszli zarabiać pieniądze. Na samym początku, jak pamiętasz, kogo spotykaliśmy? To byli ludzie wykształceni, ludzie ogarnięci, ludzie po prostu, którzy stracili dom. To byli sędziowie, tak? Ja sam osobiście w domu miałem gościa, miałem sędziego z Syrii, z Damaszku, który po prostu musiał uciekać, ponieważ chcieli go zabić, tak? A po drugie, jakie to ma w ogóle rozliczać ludzi z pieniędzy? Jakie to ma znaczenie? Ale wiemy, że... Nawet jeśli ta dziewczyna, która tutaj przeszła przez tą granicę, to była złodziejka, narkomanka i osoba, która popełniła przestępstwo. To nie ma żadnego znaczenia. Ta osoba znajduje się w sytuacji zagrożenia życia. W naszej kulturze i w naszym pojęciu udzielamy pomocy ludziom niezależnie od tego, kim są, i nie pytamy ich, co mają w kieszeni, jaką mają sytuację życiową, jakiego są wyznania, po prostu pomagamy każdemu, tak? Jeżeli by to był strażnik graniczny, by to był policjant, czy ktokolwiek inny, czy nawet białoruski pogranicznik, który by na naszą stronę przeszedł. Czy nawet Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Ktokolwiek. Pomagamy każdej osobie, która wymaga pomocy. I tego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Ludzie nam imputują jakąś działalność polityczną, a przecież założenie naszego pogotowia jest takie, że my udzielamy pomocy każdemu na takiej samej zasadzie, jak robi to TOPR w Tatrach, tak? To w ogóle... Mirosław, Mirek jest ojcem tej nazwy. Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Jest też z nami przed ekranem po drugiej stronie Agata Katarzyna Kluczewska, nasza zielona wróżka, matka chrzestna Popchu, która też jest prezeską Fundacji Wolno Nam. I Agata prowadzi hostel dla uchodźców z Ukrainy i przypomina tutaj w komentarzu, że w Krakowie jedyny hostel, który przyjmował tak zwanych kolorowych uchodźców z Ukrainy na początku wojny, to był nasz. Żadna noclegownia nie przyjmowała kolorowych. Smutne. Taką mamy rzeczywistość. Ale jak to się stało? Bo ja mam dobrą pamięć, ja sięgam w pamięcią dosyć daleko, ja jestem dosyć już starym człowiekiem, może tego nie widać, ale to się pojawiło w pewnym momencie w Polsce. Ja nie pamiętam, żebyśmy w Polsce byli takimi rasistami, nie wiem, pod koniec lat 80. czy 90. Ten poziom tolerancji, czy też poziom życzliwości, bo tu mówimy nie o tolerancji, tylko o życzliwości, tak? Ten poziom życzliwości był o wiele większy. Ludzie byli bardziej ciekawi świata, byli bardziej zainteresowani kontaktami z ludźmi z innych kultur i nagle w pewnym momencie się okazało, że my jesteśmy jakąś ojczyzną rasizmu europejskiego. Już mało gdzie na świecie, nie wiem, może południowe Stany Amerykańskie, ale tam to naprawdę ten rasizm to już jest, ma zupełnie inną postać. Znaczy ten rasizm, który reprezentuje Polskę, on jest jednocześnie strasznie siermiężny i strasznie taki prymitywny, a z drugiej strony jest w jakiś sposób sztuczny. To w żaden sposób nie wynika ani z naszej kultury, ani z naszej historii, ani z niczego innego, bo my nawet nie mamy takiej liczby
ludzi innych kolorów skóry w naszym kraju, żeby ten rasizm u nas mógł dojrzewać w kontakcie z tymi ludźmi. No często rasistami są ludzie, którzy w życiu na oczy nie widzieli osoby o innym kolorze skóry. No, no tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda, bo gdy rozmawiałem z twórcą profilu wczoraj, Tata Dziś Żołnierz, tego profilu, który prowadził audycję między innymi z udziałem rzeczniczki Straży Granicznej Anny Michalskiej, gdzie padały bardzo, bardzo dehumanizujące zwroty, gdzie była szerzona mowa nienawiści. Gdy go zapytałem w prywatnej rozmowie, kiedy jeszcze mi odpisywał, czy kiedykolwiek spotkał na swojej drodze muzułmańskiego uchodźcę, uchodźcę, migranta z pogranicza polsko-białoruskiego, odpowiedział, że nigdy. No więc właśnie. To jest, żyjemy... Pamiętajmy, że żyjemy w epoce, w której internet i kłamstwo szerzone w internecie i propaganda szerzona w internecie kształtuje świadomość ludzi. Większość ludzi, jedyny kontakt jaki ma ze światem, to jest przez internet. I tam są całe rzesze ludzi, którzy mocno pracują na to, żeby właśnie w ten sposób kształtować świadomość ludzi w Europie. No bo komuś na tym zależy, tak? Nikomu, tym czynnikom, powiedzmy, wschodnim nie zależy na tym, żebyśmy stanowili jakąś jedność, tylko właśnie, żebyśmy byli skłóceni, żebyśmy byli tacy, jacy jesteśmy, bo to opłaca się po prostu komuś, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, ja sobie cały czas myślę o tym, ponieważ też w ostatnim czasie spotykam się z różnego rodzaju tymi uwagami pod swoim adresem. Ja przestałem na to w ogóle zwracać uwagę, ponieważ to, no one wszystkie mają jeden taki, są wszystkie bardzo do siebie podobne. Chciałbym tylko powiedzieć wszystkim tym, którzy nas oglądają, bądź będą oglądać i będą mieli swoje 3 grosze tutaj hejterskie do wrzucenia, chciałbym powiedzieć, że niezależnie od tego, co na nasz temat napiszecie, niezależnie od tego, co o nas myślicie, to my i tak będziemy robili to, co robimy, ponieważ wiemy, że to jest słuszne. I to nasze poczucie słuszności jest tak głęboko zakorzenione, że nie ma żadnego czynnika ludzkiego ani ideologicznego, który byłby w stanie zmienić nas w taki sposób, żebyśmy przestali to robić. I ta nasza potrzeba pomagania innym ludziom, ona nie wynika z żadnej ideologii, z żadnych pobudek politycznych, tylko ma podłoże, powiedziałbym, wręcz biologiczne. Pomagamy innym ludziom, ponieważ widok cierpienia innych ludzi budzi nasze współczucie. I to wszystko. To jest proste. Tutaj nie ma żadnej ideologii i polityki. To jest czyste współczucie. Dlatego też niezależnie od tego, co będą pisać, co będą mówić, my wiemy, że jesteśmy na dobrej ścieżce. Natomiast przerażające dla mnie jest to, że w ostatnim czasie coraz więcej czasu nasze pogotowie poświęca na szukanie zmarłych niż żywych. Natomiast to było łatwe do przewidzenia, znając warunki terenowe, w jakich mieszkamy. No, to jest konsekwencja tego wszystkiego, o czym mówiliśmy 1,5 roku temu. Pamiętasz, Piotrek, jak żeśmy przewidywali to, co będzie. Po prostu nikt przez te 1,5 roku nie wdrożył żadnej sensownej procedury traktowania tych ludzi w sposób zgodny z prawem. A nawet między innymi media, które powinny edukować, powinny mówić o tym, co się dzieje, powinny tutaj być obecne, same nie wiedzą do tej pory, w jaki sposób relacjonować to, co dzieje się na pograniczu, czy sztywno trzymać się narracji Straży Granicznej, zapominając o tych faktach, które tutaj się dzieją, bojąc się jednocześnie posądzenia o sprzyjanie Białorusi, bo my się spotykamy z takimi zarzutami, mówiąc właśnie o tym, o tej zbrodni, która dzieje się też po naszej stronie. Ale my, tak jak powiedział Mirek, jesteśmy pewni, że stoimy po dobrej stronie i nic nas nie złamie. Media niestety dają się zapędzić w kozi róg, dają się przymknąć, zamknąć i odwrócić swoje kamery, mikrofony, długopisy od granicy. Nikogo ta sytuacja już za bardzo nie interesuje, bo to się znudziło, są o wiele ciekawsze, że tak powiem, rzeczy do relacjonowania. I nie spodziewajmy się od mediów, nawet tych dobrych i po naszej stronie, że będą w jakiś sposób tutaj zaangażowane, ponieważ media, dobrze wiesz, kierują się pewnymi
racjami, które są, to nie są racje moralne, tylko racje ekonomiczne, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nas się miesza nas się próbuje oskarżać o współpracę z reżimami wschodnimi, tylko że na razie z tego, co ja widzę, to Polska właśnie w doskonały sposób współpracuje z reżimem białoruskim w utylizacji tych ludzi, tak? Bo my razem z Białorusinami, mówię my jako państwo, jako Polska, dokonujemy w tej wąskiej strefie pomiędzy tymi dwoma krajami utylizacji tego materiału ludzkiego, tego zbędnego materiału ludzkiego. Są to ludzie, których nikt nie chce. Łukaszenka ich naściągał ich do siebie. Wiadomo, jak to wyglądało, tak? Tutaj jakby nie oszukujmy się. Ci ludzie mieli pewne obietnice, przyjechali, chcieli się przedostać do Europy, znaleźć lepsze życie. Każdy ma do tego prawo. I teraz Łukaszenka nie za bardzo wie, co z tymi dziesiątkami tysięcy ludzi zrobić, w związku z tym wyrzuca ich do nas. My ich nie chcemy, wyrzucamy ich z powrotem i w ten sposób razem z jednej strony Białoruś, a z drugiej strony Polska kręcą tą korbką tego młynka i na końcu właśnie wychodzą martwe ludzkie ciała, ponieważ jest to życie, które nikomu do niczego nie jest potrzebne. Powiedzmy to wprost, bo to ludzie o tym zapominają. To są zbędne masy ludzkie, one są niepotrzebne tam u siebie, tam ich nie potrzebuje, tam skąd uciekają, oni są zbędni, tutaj przyjechali, oni są zbędni i nikomu nie są potrzebni. I na tym polega groza tej sytuacji, na tym polega groza naszej cywilizacji, że ona wytwarza zjawisko zbędności mas ludzkich. To jest porażająca, niestety brutalna... To nie jest coś, co my musimy przerabiać od nowa, bo te zjawiska są znane od dziesięcioleci, tylko że my nie wyciągnęliśmy żadnej lekcji i nie rozumiemy też, na przykład jest taka książka Karla Jaspersa, Kwestia winy. On napisał tą książkę po wojnie dla Niemców i pisał o różnych rodzajach winy, tak? O tych Niemcach, którzy mówili, myśmy nie wiedzieli, tak? Bo kiedy po wojnie Amerykanie prowadzili śledztwa, szukali nazistów, to przesłuchiwali dziesiątki tysięcy świadków i nikt się nie przyznawał do tego, że był nazistą. Wszyscy myśmy nie wiedzieli. A ci, którzy tego dokonywali, mówili, że wykonywali rozkazy. Weźmy, zobaczmy, takie są pamiętniki Adolfa Eichmanna, są pamiętniki Rudolfa Hessa i jest wywiad Rzeka z Franzem Stanglem, który jeszcze prowadził Agitę Sereny w latach pod koniec lat 60. Są trzech największych zbrodniarzy nazistowskich. Ci ludzie nawet po procesie, po przedstawieniu im faktów, oni czuli się skrzywdzeni, bo oni uważali, że wykonywali swoje rozkazy, oni przestrzegali prawa. I na tym polega groza III Rzeszy i II wojny światowej, że wszystko, co wydarzyło się podczas II wojny światowej w Niemczech, było przestrzeganiem prawa. Takie było niemieckie prawo i właśnie przestrzeganie prawa było zbrodnią. I tego nie zrozumieli Niemcy. I my dzisiaj tutaj, ja dzisiaj jestem tutaj postawiony w tej sytuacji na granicy i ja mogę to powiedzieć, że to prawo, które nakazuje ludzi zimą wyrzucać za płot, jest prawem zbrodniczym. I przyjdzie czas, ja wierzę w to, że przyjdzie czas, bo zawsze przychodzi taki czas. Może nie będzie za 10, może nie będzie za 20, ale przyjdzie taki czas, że ktoś tych ludzi, którzy do tego doprowadzili, doprowadzi przed sąd. I sobie można zobaczyć takie sytuacje, jak gdzieś tam ostatnio wyciągnęli księgową z obozu koncentracyjnego w wieku 90 paru lat, postawili ją przed sądem i skazali na więzienie. Ona była zdziwiona, że w ogóle po nią przyszli. I ja wierzę, że takie coś będzie miało miejsce tutaj i nie tylko w Polsce. A i panie, panowie strażnicy graniczni, wojskowi, którzy nas teraz oglądacie, a wiem, że ci, którzy są tutaj blisko gdzieś na pograniczu, blisko nas, ci, którzy znają Mirka, ci, którzy znają mnie, oglądają nas bardzo uważnie. Wsłuchajcie się w te słowa. Wsłuchajcie się w to, co powiedział przed chwilą Mirek. XX wiek ukazał na wielu różnych płaszczyznach, że przestrzeganie prawa może być zbrodnią, wręcz łamanie prawa w pewnych warunkach jest cnotą, jest bohaterstwem, jest heroizmem.
i tych ludzi, którzy łamali prawo w czasie II wojny światowej, potem oznaczano medalami. Sobie możemy znaleźć takie postaci jak Sir Winton, który ratował czeskie, w Czechosłowacji żydowskie dzieci, które łamiąc prawo zarówno nazistowskie, jak i prawo brytyjskie, wystawiał im fałszywe dokumenty i zabierał je do Wielkiej Brytanii i po latach te dzieci się odnalazły i zrobiły mu niespodziankę. Jest taki piękny film w internecie, jak jest, ktoś prowadzi program, taki talk show i ten, zapraszają tego człowieka, tego Wintona na salę i nagle okazuje się, że całe audytorium są to dzieci, które uratował, już jako dorośli ludzie, oni wstają i mu klaszczą i on wzruszony im dziękuję, tak? Więc mamy całą wielką tradycję łamania prawa, które jest bohaterstwem, ponieważ łamanie prawa w celu ratowania ludzkiego życia jest słuszne. Jeżeli prawo jest złe, złe, nie należy go przestrzegać, bo to prawo kieruje nas w tą samą stronę, w której szli Niemcy w czasie II wojny światowej. Joanna Liddane napisała: dziękuję, że zabiera pan głos w tej sprawie. To do ciebie, Mirku. Marzę o tym, aby ludzie znani i lubiani, tak jak pan, Maja, Barbara i Maciek, edukowali społeczeństwo i piętnowali zło. Sprawie marzę. I tutaj Joanno, trafiłaś właśnie w dziesiątkę, bo Mirek wpadł na pomysł, żeby w ramach Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego i kanału Czaban Robi Raban edukować, mówić, opowiadać. I z Mirkiem umawiamy się na nagranie, gdzie Mirek będzie starał się odwrócić to zło, które zalęgło się w wielu głowach, w wielu sercach, które skutkuje tą obojętnością, lekceważeniem sygnałów, które świadczą o tym, że ktoś jest zagrożony, może umrzeć. I Mirku, będziemy dalej tak robić, będziemy edukować. Bardzo ci dziękuję, Mirku, za to, że przyjechałeś dzisiaj. Chcę tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że gdyby tą dziewczynę, która dzisiaj leżała martwa w lesie, gdyby ją zostawić w spokoju, ona po 24 godzinach rozpłynęłaby się w powietrzu i w ogóle nie była w Polsce. Jej celem, jej podróży wcale nie była Polska. I ci, którzy tak bardzo boją się w Polsce uchodźców, niech mają świadomości to, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, o których oni myślą jako miejscu swojego stałego pobytu. My jesteśmy dla nich tylko tranzytem. Konwencja genewska, przestrzeganie prawa międzynarodowego, zrzucenie tego nielegalnego przepisu o wywózkach na Białoruś mogłoby uratować niejedno życie na pograniczu polsko-białoruskim. Mirku. Kto wie, ile jeszcze tych osób leży w tych lasach, także tylko tyle powiem. Dziękuję za wizytę, dziękuję za rozmowę. Będziemy wracali w naszych kolejnych audycjach, między innymi z Mirkiem. Ja zapraszam już na jutro na godzinę 20. Gościem w programie Na żywo Czaban Robi Raban będzie dr Hanna Machińska, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, a w środę spotykamy się również na żywo z reżyserką Agnieszką Holland, która przygotowuje film o tym, co dzieje się na pograniczu polsko-białoruskim. Mirku, dziękuję ci za spotkanie. Ja jeszcze pozostanę przez chwilę z naszymi widzami, bo muszę podziękować wam za to, że jesteście i przypomnieć, że te wszystkie programy, które realizuję dzięki waszemu wsparciu. Możecie dołączyć do grona moich patronek i patronów na stronie patronite.pl/czabanrobiraban. Również jestem obecny na portalu Buy Coffee. Tam można w łatwy i prosty sposób wesprzeć mnie. Jeżeli to zrobicie, będę wam bardzo za to wdzięczny. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Też tutaj, w tym miejscu, będziemy nadawali nasz program z dr Hanną Machińską na żywo na kanale facebookowym Czaban Robi Raban i na kanale YouTube o takiej samej nazwie. Dziękuję za waszą obecność, dziękuję za komentarze. Przepraszam, że nie na wszystkie zdążyliśmy odpowiedzieć, ale widzę, że się dzieje. Ta audycja zostanie, będzie zapisana, będzie można do niej wrócić. Za moment jeszcze raz wrócimy do tego nagrania, do tej historii z dzisiaj, kiedy to na patrolu
Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego odnaleźliśmy w Puszczy Białowieskiej ciało 28-letniej dziewczyny z Etiopii. Do zobaczenia. Słyszymy się, tak? Widzimy się. Halo? Kasiu, wy jesteście gdzie? To jesteśmy w pobliżu Pineski, ale już trochę bliżej w stronę drogi, a ty? Aha, to chyba was tam gdzieś widziałam, bo jesteście powyżej mnie. Kasia, spotkamy się przy aucie. Przy aucie się spotkamy, dobra? Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Dzisiaj szukamy dziewczyny, która pochodzi z Etiopii. Zaginęła 4 lutego. Zgłosiliśmy jej zaginięcie na policję w Hajnówce, tutaj przed momentem, dokładnie na tym pinie, gdzie miała być 4 lutego Etiopka. Byliśmy razem z policjantami. My jeszcze tutaj będziemy dalej szukali, nie znaleźliśmy nikogo, ale ustaliliśmy też, jak wyglądał ten moment, kiedy dwóch towarzyszy, bo Etiopka była w czteroosobowej grupie, dwóch towarzyszy wyszło i poprosiło o pomoc w miejscowym leczarni. Tam napotkali ochroniarza, ochroniarz zadzwonił na policję, przyjechała policja, nakarmiła, była miła, ale też poinformowała Straż Graniczną. Po jakimś czasie okazało się, że tych dwóch chłopaków, którzy prosili o pomoc dla pozostawionych w lesie dziewczyny i chłopaka, wylądowali oni na Białorusi. Ta dwójka pozostawiona w lesie była zaginiona, nikt do nich nie poszedł. Po kolejnych tam dniach, kiedy ten chłopak też z tego lasu odnalazł się na Białorusi, ten trzeci, a po dziewczynie nie ma śladu. Szukamy dalej? Tak, szukamy dalej. Jezu! Zło! O Jezu, czekaj, nie ma. Iść tam biegnąć? Biegnij. O Jezu, o Jezu. Chodź na zgłoszenie się operatora. Operator 22, czy mogę pomóc? Proszę szybko powiadomić komendę policji w Hajnówce dyżurnego, żeby zawrócił patrol, który był z nami na poszukiwaniach zmarłej. Znaleźliśmy ciało zmarłej dziewczyny z Etiopii. Proszę, niech się policja z nami skontaktuje niedaleko tego miejsca, gdzie patrol nas zostawił. Szybko. Witam, z tej strony Piotr Czaban. Tutaj już chyba do nas jedzie ten patrol, z którym byliśmy. Znaleźliśmy ciało Etiopki poszukiwanej. Teraz wyjechaliśmy razem z Państwa patrolem na poszukiwania zaginionej Etiopki. Policja wsiadła do samochodu, bo nie znaleźliśmy w tym momencie. Oni odjechali, ale my znaleźliśmy w tym momencie ciało tej dziewczyny. Proszę powiadomić patrol. Chyba koleżanka wybiegła, żeby ich dogonić. Być może dogoniła, ale proszę powiadomić, że jest ciało, żeby wrócili na to miejsce, dobrze? Tak, ciało dziewczyny, tej Etiopki, której poszukiwaliśmy. Tutaj! Ona, Kasiu, ona. Ale tym policjantom i strażnikom, którzy zaniedbali to po prostu jest, Kasiu, z twarzy widać. Z twarzy. Jezu, Jezu, Jezu. Boże, Boże. Boże, Boże. Czerwony sweter. Mam nadzieję, że jeszcze nie odjechali i okazało się, że rzeczywiście jeszcze są w pobliżu. Policja, pani przyszli na miejsce, rozpoczęli czynności. Został wezwany
śledczy, technicy, którzy zabezpieczali ślady i fotografowali to miejsce. Przyjechał pan prokurator, przyjechał zespół ratowniczy karetką, żeby stwierdzić zgon. I przyznam się, że jest to trudna sytuacja, bo prawdopodobnie tej śmierci można było uniknąć. Jest mi strasznie przykro, że młoda dziewczyna straciła tutaj życie. I wewnętrznie po prostu jest to bardzo niesprawiedliwe, że ktoś musiał umrzeć w zimę w ciemnym lesie bez pomocy. Nie mógł, nawet miał prośbę o pomoc. Nie udało się jej uratować. Nikogo nie interesowało tak naprawdę. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, bo mocno na pewno będziemy to przeżywać. Straszne. Mogłaby żyć, gdyby 4 lutego policja i Straż Graniczna pojechała we wskazane przez towarzyszy zmarłej miejsce, gdzie wtedy jeszcze dziewczyna żyła. Tak to wygląda.